Nikt z nas tutaj dzisiaj obecnych nie był przygotowany, że przyjdzie nam pożegnać Michała. Nie byliśmy przygotowani, bo nie mogliśmy być. Ta śmierć zaskoczyła nas wszystkich, bo musiała. I tak zwyczajnie, po ludzku, nie jesteśmy dzisiaj w stanie śmierci Michała zrozumieć. Zebraliśmy się tutaj wszyscy, bo chcemy być z rodziną, także w tym trudnym czasie. Bo razem na pewno łatwiej jest przeżywać tak trudne chwile. Michał, jaki był? Michał był strażakiem, czyli był społecznikiem. Nikt go do tego nie zmuszał. Oznaczało to, że nie żył wyłącznie dla siebie, bo to zapewne w jego filozofii życia byłoby zbyt proste. Angażując się na rzecz innych, dawał też wyraz swojej wrażliwości i przejawiał w ten sposób ogromną troskę o innych i ważne sprawy. Być strażakiem to ofiarować siebie, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Bycie strażakiem to taki szczególny rodzaj miłości bliźniego. Michał nie stawiał siebie w centrum, natomiast czynił ze swojego życia, ze swojego czasu, umiejętności, dar dla innych. Był członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiktorówku. Zajmował się również drużyną młodzieżową. Pełnił w zarządzie ważne funkcje. Michał mimo młodego wieku był bardzo odpowiedzialny. Życie Michała dobiegło końca i nie było długie, ale było wypełnione strażacką pasją. To był istotny obszar jego życia. Ta pasja rodziła się w jego wnętrzu. Jak mi powiedział jego tata, Paweł, Michał straż uwielbiał. Chęć służenia innym wynikała z jego charakteru i predyspozycji, ale ukształtowana została w rodzinnym domu przez dobre wychowanie oparte na wartościach. Wszystko to, co zawdzięczał swoim rodzicom, potrafił oddać innym. To dzisiaj rzadko spotykane u młodych ludzi. Życie Michała, choć krótkie, pozostanie nie tylko wspomnieniem dobrego, sympatycznego, życzliwego człowieka, ale również jest przykładem dla młodego pokolenia. I że za to dobro, które po sobie pozostawił, Pan Bóg zapewni mu życie wieczne. Spoczywaj w pokoju.